Johna, jesteś? Zwracasz na siebie uwagi. Już tam idę. To mi dłoń nie zajmie. Organizacja kierowana przez przypominającą. Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. Sześć. Tygodni. I nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką Trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Dia de Muertos. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj.
Lara! Rary, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie! Muszę to mieć! No dawaj! Ruchy! Ruchy! Szybciej! Dawaj! Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Johna. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Ubieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. Tam jest. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy zachód. Czyli co? Południowy zachód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin. Widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na zachód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Ludzie trójcy są uzbrojeni. Ponoć ściągnęli posiłki.
Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nic z wolnej nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Hej, Sami, jak leci? Dziękuję, żona. Gdzie on się podział? Nie przestawajmy szukać. Ach, na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Jak twoja noga? Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Los jóvenes no saben nada de la vida. Tak się mówi. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Proszę, proszę, częstujcie się. Pachnie przepysznie. O, nagle masz czas na jedzenie. Wtapiam się w tłum. Niebo, to pięknie. Uwierzysz? Nie przestawajmy. Złapali go na piciu z ofrendy. O rany. Jestem pewna, że jako dziecko była równie kłopotliwa. Nie trzeba go karać. Tequila to załatwi. Wypił wystarczająco dużo. Widzisz go? Nie przestawajmy szukać. Mogłabym zapalić jedną dla swojej matki. Cholera, popatrz na to cudeńko. Miałam kiedyś taki. Ciągle na nim jeździłam. Czemu przestałaś? Popłynęłam na Yamatai. Tyle się tutaj dzieje. Chciałbym tu wrócić, kiedy nie będziemy tak zajęci. Coś ci wpadło w oko? Tak, tylko patrzę. Jesteś Angielką, powinnaś zabrać do domu jakąś pamiątkę. Wybacz, Juan. Ona i tak ma już za dużo pamiątek. W porządku, Jona. Skąd ty znasz wszystkich w mieście? Rozmawiam z ludźmi. Powinnaś tego spróbować. Właściwie to nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię, czy nieśmiertelną? Nie, tu mi dobrze. Wybacz. Ja tu próbuję pracować. Zdecydowanie zrobiłeś na tubylcach wrażenie. Podoba mi się tutaj. Dobrzy ludzie. Johna, jest przy bramie. Widzę go. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się urodziła, pani świeci jej duszą. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kocami.
Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Przepraszam. Dowódco? Tak jest. Nawet po tej kompromitacji w Brazylii nikt w organizacji nie kwestionuje pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby odpuścić. Nunca tuvimos nuestra luna de miel. Moje kondolencje. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Pardon. Johna, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. Musimy uważać. Lara. Tak, tak, słyszałam. Disculpe, señorita. Moja wina. Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Croft. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. Pilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Znajdę inną drogę. Nie. Doktorze, tylu tu pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. Dotarło. Dobrze. Więc? Znajdą ją. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził. Hej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. A! Lo siento! Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy, nie przypomina niczego, co byśmy znali.
klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. Johna, weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice. W ruinach musi być tego więcej. Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Zabierzcie go w ruiny. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. Nie, proszę. Załatw, że to już. Mamy jak najszybciej wracać. Ostatnie słowo. Chwila. Jestem urzędnikiem państwowym. Mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Proszę, nie. Mam pieniądze. Mogę wam zapłacić. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Johna, Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. O Boże. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Wszystkie oddziały, przygotować się do operacji Zmrok. Powinnam sprawdzić te ruiny. Powinnam rzucić okiem na te ruiny. Powinnam rzucić okiem na te ruiny. Powinnam rzucić okiem na te ruiny. Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Muszę pójść na dół. Thank you.
Dobra, to powinno zadziałać. W porządku. Tu Rur. Chcę, żeby teren został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. Radzę sobie. Posąg patrzy na tę jaskinię. Johna, wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. Ta jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. A wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. W porządku. Cele.
Ten prekolumbijski ceramiczny słoik przedstawia dwóch bogów w trakcie rozmowy. Nie mogę rozszyfrować glifów znajdujących się między nimi. Pachnie jakoś grzybowo. Muszę znaleźć świątynię, której szuka Dominguez. Johna, udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Dobra. O, rany. Nie jest dobrze. Lara, czołówka przebija się ładunkami do środka.
Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. Dobrze. Mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Coś przerywa. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej. Muszę jakoś podnieść ten dzwon. Druga grupa, która szła kilka dni po głównej pielgrzymce, doniosła o dziwnych zjawiskach zauważonych po drodze. Zwierzęta stały się dziksze, a sama... Godni zostaną złożeni w ofierze czerwonej bogini, tej od...
znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia i szczel. To ono musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Ładny Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara!
W twoją stronę idą strażnicy trójcy. Wyżej. O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej! Ten sztylet jest kluczem Chakcze. Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek uderzenia. Tak, właśnie dlatego. Słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje i... A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, pilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. Jak ci idzie z tą pompą? Odpowiadaj! Skończyłeś już z tą pompą? To nie jest dobry moment, żeby walić fuja. Utknąłeś... Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie Ruru. Będziemy gotowi. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. A, nie przejmuj się, naprawię. Potrwa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Chwila. Zbadam sprawę. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. Prawie załadowane. Coś jest nie tak. U nas czyści. Dalej. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Nie wciskaj mi kitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy osłony. Na pewno ktoś coś słyszał. Co teraz? Już tam idę. Posterunek to baza. Zgłoś się. Posterunek, jesteście tam? Odbiór. Baza? Mam tu coś. Dam znać. U mnie czysto.
Przyjąłem. Zachować ostrożność. Osłaniam słabszą flankę. Może tam jest. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft. Nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Czakcel. To
Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni będzie apokalipsa, śmierć słońca. Kłamiesz. Laro, czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. Thank you.
Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi: idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wziąłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko ku Kukłakiaku. Ląduj. Thank you.
Może się przydać. Zostawię to na później. Gdzie oni są? Muszę ich znaleźć. Góra ze srebrną koroną. Jesteśmy blisko. Ktoś tam jest. Muszę się tam dostać.